Z miejsca na miejsce roztocza często przenoszą się drogą forezji, czyli wykorzystując owady, ptaki i ssaki jako środki transportu. Tak samo postępują również np. zaleszczotki. Co ciekawe, migracja z pomocą innych zwierząt jest dla roztoczy na tyle ważna, że wykształciły one cechy, które im w tym pomagają. Roztocza przyczepiające się do przewoźnika za pomocą szczękoczułków mają je lepiej rozwinięte niż inne gatunki. Osobniki, które wolą przytrzymać się odnóżami, są zaopatrzone w rozszerzone i powiększone pazurki otoczone błoną na końcu stopy. Inne gatunki wytwarzają twardniejącą przy kontakcie z powietrzem substancję, która przylepia je do gospodarza. Natomiast jeszcze inne mają na końcu ciała specjalną płytkę zakończoną przyssawkami.